Ladies and gentlemen. Klątwa weszła za mocno, a my tymczasem startujemy 4-5 świateł. I ruszyliśmy. Znowu z lekkim opóźnieniem, ale to już wiemy, że to jest raczej po naszej stronie. Kubek zachowuje P1, drugi jest Vampir, ale trzeci... Ale tam ostra kolizja między Alfa Tauri i tak, tam... Ferrari. Tam dwóch kierowców tak, straciliśmy już. Sanderski i Bruno. Tak. Tak, mamy już dwóch kierowców poza wyścigiem, ale również poza torem. No i mamy wirtualną neutralizację już po pierwszych kilku zakrętach. Tak, już teraz się skończył, mamy zielone flagi na całym obiekcie, a więc możemy teraz powiedzieć, że dopiero chyba w tym momencie zaczynamy takie prawdziwe ściganie. Kubek już ponad sekunda przewagi nad zawodnikami z tyłu. Zobaczymy, czy uda się kierowcy utrzymać to dalej. Ale tutaj jest straszny młyn z tyłu. Kuba zahaczył o kierowcę Alfa, kierowcę Alpine, o Szymcia, który w tym momencie leży obrócony. Tam widziałem, tam walka trzech kierowców aż była w tamtym miejscu. Dość ostry atak. Chciałem też nadmienić, że kierowcy Mercedesa się tam delikatnie wymieniali. No i Pietrek w boksie w tym momencie. Tam będzie wymiana skrzydła. Tak. Tymczasem Slightly jest bardzo blisko Kuby 808. A więc bliźniacza oczywiście pod względem marki, nie pod względem osiągów. Stajnia Alfa Tauri chyba powolutku nadgania tego Red Bulla, to są dalej 0,2 sekundy. Tak, a my tymczasem mamy z przodu atak Slightly'ego na Kuba 808 i czy to będzie udany atak? Teraz kierowca Alfa Tauri po zewnętrznej mamy kierowcę! To będzie na pewno samochód bezpieczeństwa, nie wierzę w inny przebieg zdarzeń. Mamy samochód bezpieczeństwa, tak jest, i zaczynamy te szachy strategiczne. Na oponach miękkich jest między innymi kaczka z czołówki i nikt poza nim. Kubek zostaje na torze. I tak, i mamy już start. W tym momencie to jest nawet 8 dziesiątych sekundy. Bardzo dobry restart z jego strony. Tam z tyłu jakieś żółte flagi, ale to chyba nie jest spowodowane żadną większą kolizją. I wracamy do ścigania Abu Zabi. Z problemami zduchowało El Michaela. Tak, El Michael ma jakieś chyba problemy techniczne z łączem. I mamy Quiet. Tak, na poboczu. Czy ma uszkodzenia bolidu większe? Z tego co widzę, to nie, więc chyba będzie jechał dalej. Więc powoli mamy tutaj pociąg. Widzę, że tutaj Sir Simon próbuje wyprzedzać Roba Boa. Delikatnie po zewnętrznej. Próbował go tutaj gdzieś przyblokować, ale doszło do lekkiego kontaktu między tymi zawodnikami. Nic strasznego się tutaj nie wydarzyło, ale z dużymi problemami. Całkiem nowe. Tak, tam widać, że Williams ewidentnie ma... Ojej, Aston Martin poleciał. To doszło do kontaktu na pewno z Williamsem. Czy mamy uszkodzenia przedniego skrzydła? To jest to główne pytanie. Zostaje na torze, więc chyba nie. Był kontakt, chyba nie ma uszkodzeń jednak. Zbitą tą stawkę przy tych pozycjach, przy tej walce o dziesiąte miejsce, widzimy, że Roba od wewnętrznej próbuje atakować do szykany, wjeżdża w nią jako zdobywca dziesiątej pozycji i mamy obrót! Nie powinno to tak wyjść. Chyba zarzuciło jednak bolidem przy wyjściu i jak na razie Pietrek utrzymuje pozycję numer 10, chociaż widzimy, że tam z tyłu Szymciar atakuje Webstera. Czy będzie to atak udany? Trochę lepiej napędzony będzie chyba Mercedes. Ojeju. I był lekki kontakt, ale na razie tam, wszystko ok. Tam delikatnie Webstera zarzuciło. Jechał bardzo szeroką linią. Te hardy raczej się nie nadają do tak szerokiego wyjazdu. Tutaj znowu Szymciar z lekkim uślizgiem tam widziałem. Dokładnie, tymczasem DRS aktywny. Zobaczymy, może jak... Cały czas przepycha do przodu, na szóstym miejscu już nam wskoczył. Tak, będą pomagać utrzymywać się blisko. No i może będzie próbował kierowca naciskać kubka na to, na właściwie w celu, aby jakiś błąd spowodował. Has, i mamy kraksze! Się zarzucił. Ależ tam poszedł. Kierowcy Alfa Romeo mają samochód bezpieczeństwa. Zobaczmy, jak wykorzystają to kierowcy z tyłu. Zjeżdża Webster, zjeżdża Pietrek. El Michael zostaje, ale zjeżdża też Quiet. I Roba zostaje na torze, jeśli chodzi o Darkovena, też mamy zjazd do boksu.
No więc kierowcy spoza pierwszej dziesiątki mogą wyjść z tego korzystnie. Dokładnie, ale tutaj zobaczymy. Szybko wystartował. Ale szybko wystartował. Nie wiem, czy na tym zyska dużo, chociaż już 60. No, ten restart chyba nie był tak dobry jak ten poprzedni, ale zobaczymy, co przyniesie nam. Co przyniosą nam najbliższe zakręty. Mamy już Szymciora, tylko pół sekundy za Kubkiem, chociaż widzimy, że ta strata ciągle się zmienia albo na minus, albo na plus. Tutaj tak, dość wcześnie wystartował, czy tak, mi się tylko wydaje? Nie, nie, nie. Dość nie sta... Ale to taki dziwny zrobił kierowca. Bardzo dziwne, to jest tam jakieś przetasowania w stawce, jak dla mnie to jest... A i mieć Szajan dostał 5 sekund kary za kolizję. Jak dla mnie to jest interwał przy restarcie, to nie powinno chyba mieć miejsca. Nie, nie powinno mieć to miejsca. Mamy żółtą flagę w trzecim sektorze. Tak, a my patrzmy, AMG jest po zewnętrznej. Kubek uderzył w AMG, AMG uderzył w kubka. To pozostawiamy do interpretacji. I kierowca Mercedesa wysuwa się na prowadzenie. A więc... Mamy zmianę lidera wyścigu na okrążeniu numer 16 po restarcie. Bardzo duży niestety ambaras zrobił się z tyłu stawki przez ten restart, który no niestety był przeprowadzony z interwałem i no zobaczymy jak dalej się ten wyścig potoczy. Mamy 13 zawodników. Przepraszam, że ci przerwę. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że AMG ma już 5,7, 5,8. Ale tutaj doszło 5, do kolizji między Szymciorem a Szajanem. Obaj zawodnicy są tam... Ale chyba nie ma większych uszkodzeń. Akurat zobaczymy zaraz. I doszło do kolizji między nimi. W Forek na tym wszystkim zaciera rączki i patrzy i mówi... Chyba nie ma uszkodzeń, jeśli chodzi o Myszajana, też bez uszkodzeń, przynajmniej tak się wydaje z boku. A ja wrócę do tego, o czym mówiłem i wtedy doszło do tej kolizji. AMG prawie 6 sekund przewagi. To jest naprawdę pokaźna różnica. Już zaraz, tak, to jest już 6 sekund przewagi. Tak, wydaje mi się, że L. Michael jest świadomy tego, że ma jakieś delikatne problemy z łączem i chyba odpuszcza reszcie zawodników, nie chce... Tutaj nadal bardzo walka między nimi. I tak, ale jednak walczy. Mamy Forek problemy kierowcy Ferrari. To jest Forek, dokładnie na opanach twardych. Czy stracił przednie skrzydło, czy... Wygląda no tutaj, jego wszystko jest okej. Wygląda okej, więc chyba nie mamy większych problemów, jeśli chodzi... Chyba on nie ma większych problemów, jeśli chodzi o uszkodzenia bolidu, co najwyżej przegrzane opony, no i oczywiście stracony czas na wskutek tego uślizgu. Tak, troszeczkę taka mamma mia, robiąc gest, oczywiście, Mister Italiano. AMG już prawie 8 sekund przewagi. A tutaj z przodu walka o P4 między Claudelem a... To jest Darkowe, no jeju, ale uślizg rozbity Aston Martin! Koniec wyścigu dla Astona Martina. Niewiarygodne, co tutaj się stało. Ależ uderzenie. Straszny uślizg tego zawodnika. Nie ma neutralizacji, to oznacza, że chyba wyczerpaliśmy limit. Na mi się to wychodzi. Też tak wydaje, mamy Kłajeta, który zyskuje teraz drugie miejsce. Bardzo ładnie tutaj wykorzystuje strefę DRS i na hardach wyprzedza Webstera, który jest na medal i uślizg. I kontakt między Websterem a L. Michaelem. L. Michael traci tam lotkę. Albo całe skrzydło nawet stracił, jeśli dobrze widzę. Tak, to jest całe skrzydło, ależ... Ajajajajaj, za każdym razem jak przełączam się na jakąś walkę w środku albo niżej stawki, coś się dzieje. Tak, i zawsze można wyprzedzić pana Nika De Vriesa w klasyfikacji kierowców dzięki temu jednemu punktowi. Co zrobił Logan? Dokładnie, Forek! Ale... Będzie jechał dalej, no to jest zupełnie uszkodzone przednie skrzydło niestety. No chyba wyścig już spisany na stratę, trzeba to powiedzieć wprost. 25. kółko. No nie da rady, Forek już chyba nic zdziałać. Quiet nie zyskuje już aż tyle, ile zyskiwał jeszcze okrążeniem 2 kółka temu. Zobaczymy. Ale doszło do kolizji między Clippersem i L. Michaelem. L. Michael tam próbował dociąć kierowcę Ferrari.
i przypłacił przez to 3 pozycje, bo spada na 10 miejsce. Doszło do lekkiego chyba... No ma jeszcze po prostu, musi lepiej wyjść, czy lepiej wyszedł, nie wiem. Będzie palił, to jest pewne. Claudel musi postawić wszystko na jedną kartę. I postawi wszystko na jedną kartę. Po zewnętrznej i to będzie udany manewr wyprzedzania. Zobaczymy, czy będzie w stanie obronić się przed Astonem Martinem. A tymczasem AMG wraz z Quietem. AMG przepuszcza Quieta na koniec, więc chyba był świadomy tego, że kary już mu nie pozwolą na zwycięstwo, ale AMG czeka dalej. Nie rozumiem tutaj zachowania zawodnika. Natomiast Claudel wskakuje nam tutaj na metę, zyskuje w tym momencie drugie miejsce. Claudel drugi, trzeci, Anon i czwarty kubek? Chyba tak. Zobaczymy, jak tam sytuacja nam się zmieni już w tej końcowej klasyfikacji, bo możliwe, że nie podliczyło nam tutaj jakiś kar. A nie, teraz dopiero wjeżdżam na ten kubek, przepraszam. Tak, tak, AMG tutaj się toczy delikatnie. Gratulujemy na pewno Quietowi zwycięstwa. Fantastyczna jazda, bardzo dobre tempo przez ostatnie 10 okrążeń i no trzeba przyznać, że zasłużenie wywalczone zwycięstwo na torze Jasmarina. Ladies and gentlemen.